Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko, czyli jak? Ufnie. Zaufać Bogu tak, jak małe dziecko ufa swoim rodzicom. Bez tego dziecięcego zaufania nie można wejść do Królestwa Bożego. Cnotę ufności wyrabia się stopniowo, małymi kroczkami. Najpierw Boga należy poznać, następnie pokochać jak przyjaciela. Zaufanie bowiem bazuje na przyjaźni. Wobec przyjaciela jesteśmy ufni jak dzieci wobec rodziców. Przyjacielowi powierzamy wszystkie nasze troski, problemy i kłopoty. Przyjacielowi zwierzamy się z największych sekretów. Na przyjaciela zawsze możemy liczyć. Dokładnie tak Bóg wyobraża sobie relacje z nami. Moja modlitwa winna wyglądać jak rozmowa z najlepszym przyjacielem, a nie jak monolog do niepojętnego urzędnika państwowego. Bóg jest wobec nas bardzo życzliwy. On przecież jest naszym Ojcem, którego miłość względem nas nie zna granic. Dlaczego tak często wobec Boga jesteśmy oschli, nieprzystępni? Dlaczego Boga traktujemy jak szafę grającą? Rzucamy monetę naszej modlitwy i żądamy, aby On grał tak, jak nam się podoba. Dlaczego tak rzadko traktujemy Boga poważnie? Dlaczego z Nim nie prowadzimy dialogu, ale jedynie wygłaszamy własne monologi? Dziecko, jak coś przeskrobie, biegnie do Ojca i wtula się w Jego silne i kochające ramiona. Nic nie mówi, ale wsłuchuje się w bicie serca ukochanego taty. W ramionach Ojca zawsze możemy czuć się bezpieczni. Uczmy się miłości od Boga i budujmy z Nim relację prawdziwie ojcowską, przyjacielską.